Kamienie są super. Można je zbierać, kopać czy rzucać. Ja zawsze je uwielbiałem, dlatego za każdym razem, gdy byłem nad morzem, to je zbierałem. Wow, ale rymę. Potem wracałem z tymi kamieniami do rodziców, by je im pokazać, a oni tylko: nie bierz kamieni, bo biedę do domu przyniesiesz. I z tym się w ogóle nie zgadzam. Po pierwsze, to nie ma sensu, bo jakby to biedę przyniosło. A po drugie, kamienie są super. Mają różne kolory, kształty czy tekstury i są idealne do kolekcjonowania. Co, ja mam jakieś muszelki zbierać, które są tylko białe i wyglądają tak samo? Raz znalazłem taki fajny, ciemny, brązowy kamień, który miał kształt miseczki i go uwielbiałem. Miałem takie: wow, to jest możliwe, by miał taki kształt? Fajne jest też to, jak znajdzie się taki płaski kamień, bo można puszczać kaczki na wodzie. Rzadko mi się to udawało, ale jak w końcu to zrobiłem, to było mega satysfakcjonujące. Jak byłem w górach na spacerze, to znalazłem raz taki ładny, mały ametyst. Bardzo mi się podobał, ale go już nie mam, bo go chyba zgubiłem. Wiem, że to nie jest za bardzo kamień, ale i tak się zalicza, chyba. Fajne jest jeszcze kopanie randomowych kamieni, jak się chodzi, to jest całkiem spoko zajęcie. Czy ja właśnie zrobiłem filmik o kamieniach? Też je lubicie?